Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku, trzecim, gitarowy kącik Mańka. Tym razem o gitarzyście, który miał dla mnie, na mnie w ogóle, na mój gust muzyczny, na to, że pokochałem w ogóle gitarę, miał ogromny wpływ jako pierwszy i jako najważniejszy. Kto to jest? Zacznę od takiego powiedzenia. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Tak, to będzie polski nasz gitarzysta. Świetny kompozytor, świetny klimaciarz. Jan Borysewicz. Właśnie klimaty, jak to jest w ogóle pierwszy utwór zespołu Lady Punk, nie jego kompozycja. Pierwsza kompozycja w Lady Punk, był to fragment z piosenki Mała Lady Punk. Wcześniej pierwsza jego taka kompozycja znana, to jeszcze grał Bucy Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie. Niesamowite on klimaty robi. Będę starał się w tamtych latach być, w latach 80. Na moment wlecę do 91, ale bardziej w latach 80. Czemu? Bo tam to wszystko się rozwijało. W następnych latach to była kontynuacja. Mam na myśli gitarowe rzeczy. Ja wiem, są technicznie o wiele lepsi gitarzyści w Polsce. Chociaż to jest troszeczkę nieuczciwie tak mówiąc, no bo to nie chodzi tylko o technikę. Jeśli chodzi o całość, jest to niesamowity kompozytor, klimaciarz. Ma dużo do przekazania w muzyce. Zawsze miał takie chorusowate brzmienia. Jak ja to za dzieciaka słyszałem, to normalnie to byłem bardziej uzależniony od tych brzmień niż najbardziej uzależniony narkoman od heroiny. Tak byłem uzależniony od tych brzmień, pozytywnie uzależniony. Na przykład, gdy tylko się ta gitara pojawiała, poznajecie? Bardziej obcy. On to nawet śpiewał. Wciąż bardziej obcy. To jest niesamowite, nie? Co ten gościu, jak on w ogóle... Ja nawet nie umiem o nim gadać, bo jego trzeba grać po prostu. Wiecie, nie? Weźmy na chwilę do lat 90. pierwszych, też jego klimacik. Thank you.
Jak nie kochać, kochani, tych dźwięków? Powiem wam, też jest kompozytorem właśnie te klimaciki, które wam zagrałem. Mała Lady Punk, Wciąż bardziej obcy, Marchewkowe pole i teraz Zawsze tam, gdzie ty. Powiem wam tak, na koniec, co jeszcze o nim mogę powiedzieć? On potrafi jednym dźwiękiem oczarować, tak go zagrać w takim miejscu, takim sposobem uderzyć, w solówkach i nie tylko, że to jest miazga dla mojego serca. Żeby nie był Rysewicz, ja w ogóle nie wiem, czy on tak spojrzał na gitarę, zanim zacząłem grać ostrego rocka, metal, słuchać, to fajnie, że przeszedłem przez Borysewicza, bo nauczyłem się melodyki, harmonii, być wrażliwym w ogóle na to. Pamiętam, zanim zachciałem grać na gitarze, grałem na trąbce w orkiestrze dętej, trochę na pianinie i wtedy usłyszałem w radio Lady Punk. To chyba właśnie było to, co... Postanowiłem, że będę grał na gitarze. Na koniec chcę wam zagrać po prostu jedną jego solówkę z najpiękniejszego utworu z 84 albo 5 ze Sztuki Latania. Jest to dla mnie najpiękniejsza solówka Borysewicza. Składa się ona z dwóch części. Pierwsze to jest takie wprowadzenie, jest takie spokojniejsze granie, a później takie mocniejsze. Zaraz sobie przygotuję podkład i zagram wam te dwie części solówki. Sztuka latania mojego mistrza Jana Borysewicza. Słuchajcie. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. Prawda, że piękna solówka. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Zachwiałem się, bo nie wiedziałem, czy dzisiaj, czy na cały tydzień. Na cały miesiąc. Życzę wam wszystkiego najlepszego.